Cześć Wam, witam wszystkich po dosyć długiej przerwie. Pokażę Wam dzisiaj projekt Denko. Mam nadzieję, że nie wyszłam z wprawy, jeśli chodzi o gadanie do aparatu. I tak, może przejdę od razu do rzeczy, bo tego jest trochę, a nie chcę, żeby ten film był długi. Pierwszy produkt to jest delikatnie brązujące mleczko do ciała. Firma Yves Rocher, 150 ml. Bardzo, bardzo ładny zapach. Dosyć wydajne, bardzo było takie lejące, aczkolwiek skóra się po nim nie kleiła i jakoś specjalnie też się nie wylewało samo z siebie z opakowania, więc jak najbardziej mogę polecić, jeżeli ktoś ma bardzo jasną karnację i chce uzyskać taki delikatny efekt opalenizny, nie taki nachalny, nie taki żółty, tylko właśnie taki jak gdyby skóra była delikatnie muśnięta słońcem. Coś takiego. Bardzo fajny produkt. Kolejny produkt to jest żel do mycia twarzy. Tu już jest przecięte opakowanie. Jest to ta firma z Lidla, czyli cień Med. I spodobało mi się, znaczy kilka rzeczy było fajnych w tym żelu. Przede wszystkim taki specyficzny zapach, który przypadł mi bardzo do gustu. Bardzo charakterystyczne, nigdy w żadnym innym kosmetyku tego zapachu nie czułam. Tutaj jest napisane, że ten żel był z ekstraktem z oliwy, czy tam z oliwek. I żel do mycia twarzy, 150 ml. Bardzo fajne jest to, że tutaj z tyłu mamy opis dosyć taki konkretny, czyli codziennie rano i wieczorem nanieść żel na wilgotną skórę, następnie delikatnie masować. Żel do mycia twarzy z ekstraktem z oliwek. Fajne jest właśnie to, że nie pisali tutaj, nie napisali żadnych cudów, czyli że nie wiem, że nawilża albo nie wiadomo jakie cuda nam robi na twarzy, tylko po prostu krótko i na temat zgodnie z prawdą żel do mycia twarzy i tam wskazówki jak go używać. Także bardzo fajny był ten żel, z tym, że on mało się pienił i on jest podobny do tych z Biedronki, co są do mycia twarzy, takie właśnie w białym opakowaniu zdaje się. Taki bardziej jest, konsystencja była bardziej coś jak białko jajka kurzego, ale ja bardzo lubię takie konsystencje. Czyli to jest to. Kolejna to jest masło do ciała Joanna Naturia. Tak, Naturia z truskawką było. Bardzo ładny zapach. Piękny. Chociaż oczywiście to nie jest taki zapach tradycyjnych truskawek, tylko jest trochę taki, no, trochę taki chemiczny, ale mi się podoba. Podobał i podoba. 250 gramów. Bardzo tanie było to masło, bo około 5 czy 6 zł w Superfarm dałam za to masło. Dosyć takie było, konsystencja trochę taka, może mniej jak masło, taka jakby pół na pół masło z balsamem do ciała, taka konsystencja mniej więcej. Jeśli chodzi o działanie, to bardzo mi przypadło to masło do gustu, ponieważ bardzo szybko się wchłaniało, a to jest u mnie priorytet i powodowało, że ta skóra rzeczywiście praktycznie od razu można było się ubrać, gdzieś wyjść i tak dalej. Nie trzeba było czekać, aż to wszystko wsiąknie. Zapach też ładny pozostawał na skórze. Nawet czasami jak rano się naniosło na skórę to masło, to wieczorem jeszcze, jak na przykład powąchałam rękę, to czułam, że czułam ten zapach tego produktu. Także ja na pewno do tego masła wrócę. Tutaj skład jest nie za ciekawy. Natomiast oczywiście jest parafina ciekła i tak dalej, ale no, za 5 czy 6 zł i za takie działanie to jak najbardziej ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wrócić do tego produktu. Kolejny to jest Jadwiga Świeżość i Piękno, żel oczyszczający ceratusta i trądzikowa. Ja stosowałam ten żel jakiś czas temu, potem miałam przerwę i potem znowu wróciłam do niego. Żel był bardzo fajny, z tym, że charakterystyczny miał zapach takiego właśnie drzewa herbacianego. Chyba? Tak, drzewka herbacianego. I tutaj było dokładnie 200 ml, dosyć
dosyć drogi, więc na pewno cena może być jakąś tam przeszkodą, bo za żel do twarzy dać około tam 27 czy 30 zł to nie jest zbyt mało, ale żel był fajny, dobrze się pienił, dobrze oczyszczał. Wszystko po prostu, czego oczekuję od żelu, to wszystkie, że tak powiem, warunki spełnił, więc jak najbardziej mogę go polecić. Oczywiście nie mówię tutaj, że zlikwidował trądzik czy cokolwiek, bo to jest oczywiście niemożliwe. Jeszcze przy okazji nie podrażniał, jeżeli były jakieś tam wypryski na twarzy. Kolejny produkt to jest peeling do ciała Morella. Wszystko mi się już tutaj pod prysznicem mi się starło. W każdym razie on był bardzo fajny, świetny zapach. Chociaż teraz mam jeszcze lepszy peeling, ale ten naprawdę można polecić. Bardzo fajnie ścierał, taki konkretny, bardzo świeży, cytrusowy taki zapach. Cena trochę właśnie wygórowana, no ale to w przypadku tej firmy Yves Rocher, oni mają niektóre ceny trochę takie właśnie zawyżone. Natomiast dużo jest promocji, więc czasami można w promocji coś takiego dostać. I ja na przykład, ja bardzo byłam zadowolona, bardzo fajnie ścierał, taki konkretny peeling właśnie do ciała. Kolejny produkt to jest hydrolat oczarowy, kupiony na mazidła.com i to jest ta chyba najmniejsza butelka, bo go wzięłam tak po prostu dla spróbowania. Oczarował mnie ten zapach, taki przypomina trochę taki bez. Tak mi się wydaje, chociaż do końca to nie jest zapach bzu, ale bardzo ładny zapach. Świetny, bardzo, ja go tak używałam, że po umyciu twarzy przemywałam sobie twarz właśnie tym hydrolatem. Następnie na noc używałam tego kremu i to był dla mnie duet świetny. Hydrolat powodował, że ta twarz była tak delikatnie właśnie odświeżona i tak dalej. Dodatkowo dosyć szybko on właśnie znikał z twarzy i można było szybko zaaplikować ten krem. Teraz mam hydrolat lawendowy, który jeśli chodzi o działanie również jest fajny, natomiast zapach jest dosyć przykry. Ten zapach był rewelacyjny. Jak najbardziej mogę ten hydrolat polecić. Kolejna rzecz, już tutaj zaczęłam mówić, jest to ten krem Hydrane Riche, czy jakkolwiek to się nazywa. W każdym razie to jest dosyć bogaty krem. Ja go stosowałam właśnie na noc. On czuć na twarzy, że on jest dosyć bogaty, natomiast ta twarz się nie klei, nie przykleja nam się nic do tej twarzy. Włosy nam na przykład nie zostają przyklejone do cery. Ja jestem bardzo zadowolona z tego kremu. Niestety minusem jest według mnie opakowanie, bo na końcu to graniczyło z cudem, żeby cokolwiek wycisnąć w ten sposób. Trzeba było przeciąć, a po przecięciu okazało się, że bardzo dużo jeszcze tego produktu w tej dolnej części jest, więc ten produkt mogę jak najbardziej polecić. Nie podrażnił mnie. Myślę, że dosyć fajnie sobie z moją cerą poradził. Nie wiem, czy to ten produkt spowodował właśnie, że moja cera stała się taka bardziej taka gładka. Nie taka porowata, nie taka szorstka. Kolejny produkt to jest żel pod prysznic z Nivea. To jest akurat lemon i cytrusowa świeżość, coś tam. W każdym razie żel ten dosyć był taki tłustawy i on zawierał takie właśnie tutaj drobinki delikatne i te drobinki pod wpływem tarcia one nam się zamieniały w olej, zdaje się. Czyli to był taki żel jakby z odrobiną olejku. Bardzo fajny żel, bardzo ładny zapach, szybko, dobrze się pienił, dosyć wydajny był, także jak najbardziej mogę polecić, tylko że one są trochę są drogie. Aha, jeszcze ładny zapach, nie wiem czy mówiłam czy nie. Żel był fajny. I już tutaj dobiegamy do końca. Miałam jeszcze takie mleczko Skóra Sucha. Mleczko jak najbardziej też już mogę polecić. To jest próbka akurat malutka.
Szybko się wchłaniało, nie pozostawiał żadnej tłustej warstwy, klejącej się skóry, ani nic z tych rzeczy. Także jak najbardziej mogę polecić. I tutaj 3 w 1 z Vichy micelarny płyn do demakijażu twarzy i oczu. Przepraszam. Jeśli chodzi o oczy, to nie zmywam oczu. Natomiast jeżeli chodzi o twarz, to jak najbardziej jest godne polecenia ten preparat. Myślę, że kiedyś sobie kupię pełnowartościowe opakowanie, bo uważam, że jest naprawdę godne uwagi. Czyli to było to. I na koniec płatki kosmetyczne z mikrofibrą firma Satessa. Firma ta jest dostępna w sklepach Aldi. Ja po prostu pierwszy raz widziałam tego typu płatki, więc sobie wzięłam na spróbowanie. Natomiast płatki są beznadziejne, nie polecam ich nikomu. W momencie, kiedy na przykład stosowałam je z nalewałam na płatek hydrolat, czy jakikolwiek płyn, nie wiem, tonik, czy płyn micelarny, czy cokolwiek, to potem była taka sytuacja, że musiałam zdejmować jakby watę z twarzy, która została po tych płatkach. Więc po prostu porażka jedna wielka. Nie polecam. Aha, jeszcze... Ups, wszystko leci jak zwykle. I jeszcze tak. Maseczka z glinką marokańską do twarzy i włosów. 30 ml. Tutaj już jest końcówka. Znaczy końcówka już jest, chyba na jedno użycie mi tylko zostało. Rzeczywiście taki indyjski kadzideł, można powiedzieć, nawet zapach. Ja bardzo, bardzo lubiłam tą glinkę, natomiast tutaj przy płatkach, przy skrzydełkach nosa, ona mnie szczypała po nałożeniu. Jeśli chodzi o całą twarz, to było ok, natomiast tutaj właśnie na skrzydełkach nosa ona szczypała. Być może to ze względu na to, że mam kilka naczynek w tych miejscach. Tak myślę, że może o to chodzić. I maseczka jest fajna pod tym względem, że tutaj tylko trzymamy ją chyba 3 czy 5 minut i potem ją zmywamy i rzeczywiście ta skóra jest taka oczyszczona, przede wszystkim oczyszczona. I ona starczyła mi naprawdę bardzo długo. A tutaj jest 30 ml, więc według mnie jest bardzo wydajna. Aha, oczywiście jeśli chodzi o wadę tej maseczki, to jest to, że trzeba było ją po prostu wstrząsnąć przed każdym użyciem, bo tutaj jakby w górnej części się wydzielała woda i potem tutaj z dolnej części dosyć taka gruba, zbita część nam właśnie wychodziła tej maseczki, natomiast potem już przy końcu właśnie zostawała sama woda, więc to była, że tak powiem, no ale można było sobie z tym poradzić właśnie wstrząsając. Przepraszam, że mówię tak szybko, ale spieszę się, bo mi się tutaj pamięć już kończy. Dalej Antelius XL jest to krem z filtrem La Roche-Posay. Bardzo, bardzo byłam zwolennikiem tego kremu, zwolenniczką, natomiast z czasem stwierdziłam, że już po prostu już mam jakby większe wymagania odnośnie tego typu kremów, ponieważ ten krem pozostawiał jednak trochę takiego białego filmu na twarzy. To było dosyć problematyczne, zwłaszcza kiedy na przykład nie chciało mi się całego makijażu robić twarzy, jakiegoś takiego, nie wiem, kłaść fluidu czy cokolwiek, żeby ten krem zakryć. Tylko na przykład potrzebowałam nałożyć sam właśnie krem ochronny i to wszystko. To było właśnie dla mnie dosyć problematyczne. Dlatego raczej już do tego kremu nie wrócę. Do tego konkretnego kremu, bo są jeszcze różne wersje, jeśli chodzi o tą firmę, kremów z filtrami ochronnymi, więc na pewno się na coś jeszcze skuszę. I teraz tak, żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem i chabrem i bławatkiem, Flosslek. Ja na początku byłam, że tak powiem, negatywnie do niego nastawiona, bo zaczęłam go stosować zimą. I to powodowało, że pod oczami moja skóra stawała się coraz bardziej sucha, wręcz była aż taka szorstka i niemiła w dotyku. Myślę, że to chodziło o to, że po prostu jeśli chodzi o żele pod oczy, to wydaje mi się, że nie powinno się ich stosować zimą. Lepiej zimą stosować jakieś takie bardziej kremowe produkty pod oczy.
bo jednak ten żel ma taką właśnie wodnistą konsystencję i mi się wydaje, że być może właśnie ta konsystencja spowodowała, że ta skóra zaczęła właśnie wysychać. Dlatego jeśli chodzi o stosowanie zimą, to ja osobiście nie polecam. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie go latem, to jak najbardziej go mogę polecić, ponieważ jak stosowałam go latem, to nic takiego nie miało miejsca. Skóra była delikatnie właśnie, jakby to powiedzieć, może nie odżywiona, oczywiście sińce żadne nie zniknęły ani nic z tych rzeczy. Natomiast dosyć przyjemnie się stosuje ten żel i dosyć szybko ten żel się wchłania, więc możemy zrobić makijaż i tak dalej. Więc ten żel ogólnie mogę polecić, ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o takie właśnie letnią porę roku. O. Tutaj już mam go końcówkę. Oczywiście bardzo wydajny żel i ostatni produkt. Jest to Ulga Peeling Enzymatyczny dla skóry wrażliwej.